Jessica. Hello. Szejki. Dzielne, całą dobę. Już mówiłem kilka razy, pokazywałam to. Specyficzny zwyczaj, że się grilluje i potem samemu macza w sosikach. To, co się grilluje. A co mamy do grillowania? Kurczaczki, jakieś szaszłyczki. Pachnie wybornie. Nostrik bar. Tutaj bar z karaoke. Wczoraj byliśmy chwilę, ale nie zdążyliśmy nic zamówić. Kolejny dzień kończymy. No jest jakiś w jakimś drobnym barze. Nie potrafię powiedzieć, co za bar, ale jest głośno. Co sugeruje, że jest dobrze. No, ta podaje. Człowiek oczywiście później będzie karaoke. Karaoke to wielka miłość. Zamówić. Zajrzymy przez... A dzisiaj chyba live music. Też się grilluje. Pachnie super. Live music jest zawsze fajny. Ale fajnie grają, nie? Teraz na mani. Koron żyje nocą. Koron w dzień też żyje, ale nocą jest ciekawiej. Zobaczcie dzieciaki ze sweterami. Tu mamy graj. Różne pralnie. To jest taka główna ulica, która idzie z portu. Busuanga Road się nazywa. Przy której też jest masa restauracji. Różne koreańskie, Filipino. Takie puby tylko westernowe, znaczy zawsze się zachodnie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Tu są dobre szejki. Dobre szejki tu mają. Tu jest lodziarnia, gelato, Pedro's gelato, a my idziemy do jego wege baru, Brujita, gdzie wczoraj zamówiliśmy chlebki, naan i hummus na dzisiaj, bo trzeba wcześniej zamawiać, wczoraj nie było, zamówiliśmy dzisiaj, nie naan, chlebki wbite. A wszędzie na Filipinach jest taka sieć na to stronę, frytkownia. Nie wiem, jak są centra handlowe, punkty tej sieci. Frytki. Frytki takie na rozmiary są. Kupi jumbo, mega, tam giga, coś tam jeszcze. A, i są frytki w smakach, że oni otaczają w przyprawach. Cheese, barbecue, jeszcze jakiś tam. Albo... Proszę? Nie,
albo plain po prostu, czyli zwykłe z solą. Solą na wynajem skuterów. Skuterek taki kosztuje na cały dzień. No zależy od tego rodzaju, ale to 300 pesos, czyli to jest $6. Za 6 dolarów. Za 6 dolarów na cały dzień. Zerka sobie pożyczyć. Wszyscy tam z tyłu korzystają i jeżdżą. My jeszcze mamy prawie wjeździe na motorze, na cyklu. No i z dziećmi na bagażniku nie chcieli ryzykować, to nie skorzystać. Ale wygląda fajnie. Fajnie wyglądają stacje benzynowe, które po prostu polegają na tym, że stoi gościu przy drodze z butelkami na przykład po coli, pełnymi z benzyną, i z tego się nalewa. Przyjmuj wachę do pojazdu. Można po tych wioskach wszędzie jeździć. Benzyny nie zabraknie, bo co kawałek taki gościu stoi. I normalnie z butelki po coli się benzynę do skuterka nalewa. O, doszliśmy do Brujita. Będzie dalej bar. Zobaczymy co tu. Hello! Hello! Yeah! Let me sit. Masz karteczkę z wczorajszego zamówienia? Bardzo fajny bar. Ciemno tutaj słabo widać, ale mają, co oni tu mają? No różne mają, barakuda. Idziemy sobie w barze. Dzisiaj jest jeszcze wcześniej, pusto jest. Pierwszy, tutaj było pełno. O, pani będzie coś nowe menu pokazała. Idziemy sobie tu, a tu przy ulicy. Muszę byś włączył tego, szyby. Wiatraka. Szyby tutaj oczywiście słabo widać, ale o, szyby nie ma. Włączysz tam? A my sobie tu zjemy tutaj humusik i ja chyba zjem to co wczoraj, czyli hot chicken strips, były bardzo dobre, bardzo, bardzo ostre. Dobre. Pani tutaj jeszcze zjemy, a potem wracamy. No ostatnia noc. Pożegnać się w tym miejscu. Ogólnie Coron, podobało ci się tu? Fajny klimat, podobało mi się. Takie mam wrażenie, już mówiłem, że nie wykorzystaliśmy potencjału. Zwłaszcza pod wodą. Ale też okolicznych terenów, w sensie pojeżdżenia skuterem. No akurat tak się złożyło, ale... No i tego nurkowania mi trochę żal. Ale i tak mi się podobało. Pochodziłem sobie po targu, po tych takich miejscowych osiedlach na... O, widzicie? Now available extra humus pital. To ten, bo my zamówiliśmy, więc się... No. Także Coron polecamy, polecamy. Palawan na Filipiny w ogóle polecamy. Myślę, że jeszcze nie jest nasze pożegnanie z Filipinami. Wszędzie są takie mapy, ile to jest wraków, statków zatopionych w okolicy. Pływa się z, właśnie z Coron na smerkowanie. Bo tutaj Japsy przed wojną zmontowali część na floty około 12-20 statków. Amerykanie akurat wyśledzili i zatopili. Poza tym barze jeszcze fajnego, poza dobrym jedzeniem, ściana z banknotami z kraju. O, nasi też tu byli. Byli też Salomona, Argentyna, Dubaj, no z całego świata. Birma, Argentyna, Filipiński, Chińczyki, no euro. Co tu takiego ciekawego? O, to ładnie. Skąd to jest? No, z całego świata. Nasi byli przed nami. Nasi byli. Spójrzmy jeszcze na ulicę w oczekiwaniu na jedzonko. To jest tak na wylocie z miasta. Jesteśmy tu, jest trochę ciszej. Tam są zupełnie
każdy największy ruch. A tu już ciszę. Tam jest tego dnia. Okej, okay, złożymy za się. Mamy. Mamy tak. Hot chicken strips. Takie pałeczki z kurczaka. Bardzo ostre, panierowane w panierce z ziarna sezamu. Bez słówka.